Obóz zagłady Treblinka II, wybudowany obok istniejącego już obozu pracy w 1942 roku. Jego głównym celem była likwidacja ludności żydowskiej w ramach akcji Reinhardt. Niemcy kierowali do niego przede wszystkim transporty z getta w okupowanej Polsce, w tym z getta warszawskiego. Przywożono tu również Żydów z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Związku Radzieckiego, a także Niemiec i Austrii. Załoga obozu liczyła zaledwie od 30 do 40 osób, głównie Niemcy i Austriacy. Komendantem obozu został mianowany Franz Stangl. Strażnikami głównie byli Ukraińcy, werbowani spośród jeńców radzieckich, przeważnie młodzi od 19 do 30 lat. Wagonów. No prawie, że 6 tysięcy ludzi, bo 100 osób w wagonie. Bez wody, bez niczego. I tak jechaliśmy, nagle zatrzymał się gdzieś tam. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. W pewnej chwili poczuliśmy się, że jedziemy do tyłu. I jechaliśmy w las. Widziałem, że tam jedna kobieta pokazywała dziecku, że to las. Pierwszy raz widział, bo w getcie nie było lasu. Wziął mnie na główny plac, gdzie była ogromna sterta różnych ubrań, walizek. To wszystko, co przyjeżdżali ludzie i rozbierali się. I to wszystko to kładli na wielki stos ogromny, jakieś 6-7 metrów wysoko, a naokoło tego stosu więźnie sortowali. W obozie uśmiercano w komorach gazowych za pomocą spalin. Początkowo funkcjonowały 3 komory gazowe. Ofiary były wprowadzane do niewielkiego korytarza, z którego do poszczególnych komór prowadziły żelazne drzwi, hermetycznie zamykane. Komory były upozorowane na łaźnie z natryskami, wyłożone były czerwonymi kafelkami. Okazało się w niedługim czasie, że komory są niewystarczająco wydajne i rozpoczęto budowę nowego budynku, który posiadał 8 komór gazowych i mógł jednorazowo uśmiercić do 3800 ludzi. Oblicza się, że w Treblince zginęło ponad 800 tysięcy ludzi. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Jesteś w fabryce śmierci. Nie dotarłem. Ktoś pani mówi, że ci, co przed sekundą żyli ze mną, nagle zostali zagłodzeni. To się nie mieściło w głowie. To mi się nie docierało do mnie. Nie wierzyłem. Bo jak człowiek może w ten sposób, że 6 tysięcy ludzi z Opatowa poszło i nie wiem. Tylko ja jeden się został.
co się okazało? Że wszystkich niedołężnie chorych, którzy przeszkadzali wejściu do gazu, ich przedtem wyprowadzali i wprowadzali właśnie, i to nazywali lazaret. I tam kazali im się rozebrać, zaraz będzie lekarz, ławka była. Każdy mówił o swoich chorobach i jak był nagi, to go wyprowadzali pojedynczo. I tak zabijał Ukrainiec ludzi i padali dołu. Na początku 1943 roku utworzyła się w obozie grupa, określana jako Komitet Organizacyjny, która zaplanowała powstanie zbrojne. Powstanie wybuchło 2 sierpnia 1943 i wzięła w nim udział większość więźniów. Tylko około 200 osobom udało się wydostać z obozu i ujść obławie. Nie ma pewnych danych dotyczących strat wśród SS-manów i Ukraińców. Powstanie w Treblince odbiło się wielkim echem w kraju. Ostatni transport przybył 23 sierpnia 1943 roku i składał się z 39 wagonów. Byli w nim Żydzi z Białegostoku. Rozwiązanie poważnie zniszczonego obozu i całkowite zrównanie go z ziemią przyciągnęło się do 17 listopada. Teren, gdzie zakopano prochy ludzkie, zaorano i zasiano łubinem.